Witajcie, myszki, z tej strony Terol, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na modyfikacji The New Order jako Ukraina. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że w sumie wszystko na świecie zaczyna się rozbijać i niedługo my też się rozbijemy i będziemy Republiką Ukrainy. Tylko muszę najpierw tutaj wszystko przejść, muszę wszystko przyklikać. I gdy to już będzie, mam jakieś dywizje? Skąd to się nam te dywizje? Może to jakieś niemieckie dywizje, które nam przeszły. Okej, okay, tutaj się nieco nam zmniejszyło. Na razie nie patrzyłem, co tam dokładnie jest. Tutaj strasznie dużo się dzieje, więc muszę przyklikać i zobaczyć, co jest. Tak, bardzo ważne, że wojna domowa w Afryce Południowej. Więc rebelia i defekcja. Nie wiem, jak po polsku to jest. Po prostu... O, Polska już wygrała. No, trochę pomogliśmy jej wygrać. Mają jakieś drzewko? Nie mają. Ja pamiętam, jak wszyscy takie, że... O, tak! Wreszcie polskie drzewko polskiego Kazachstanu dostanie. O czym usunęli? Po prostu zielony Kazachstan i wszyscy takie, no... Polska jednak drzewka nigdy nie dostanie. Okej, okay, więc tak, oczywiście tutaj zaczynamy się buntować. Mamy tutaj dosyć wysoki bunt. Tak, wołamy o wolność. I czy to oznacza, że już się zaczyna, czy nie? Bo w sumie już więcej nic nie mogę zrobić. Mamy jakąś decyzję. Mogę nadal tutaj trochę porobić. Myślę, że sobie powiększymy tak naprawdę co chwila to. Ale myślę, że wydaję siłę polityczną na nic. Zdaje się, Rosja zamieniła w anarchii. To było nawet śmieszne. Tak. Hope's Dash. Tak, rebelia się zaczyna. I nic więcej. A, dobra, zauważyłem, na dole się rozbili. Oni mają jakieś drzewko? Mają takie małe drzewko. Więc w głównej mierze my nic nie możemy robić na razie. Okej, okay, teraz jeszcze łupa się rozbiła. Pytanie, czy Polska coś z tym zrobi, czy nie. I teraz chyba my się rozbijemy. Tak, my jesteśmy. Czyli jednak nadal jest tak samo jak poprzednio. Czyli, że po prostu jednak jest jakiś oskryptowany, bo jednak my mieliśmy poparcie w większej ilości regionów. No ale na szczęście dużo tutaj wsparł sobie dywizji, więc powinno być. Na razie naszym naszym największym wrogiem będą ci z UPA. Zobaczymy, co później będzie. Więc tak, wy dostańcie jakiegoś generała, który ma mega tutaj statystyki. Większość z tych gości nie kojarzę, więc nawet nie będę się jakoś próbować mówić, że o, a tu jest ten gościu, a to tak, ten. Dobra, więc myślę tak, możemy albo do Polski dać, co w sumie nie ma znaczenia realnie teraz. Albo możemy tutaj dalej zmniejszać kolaborację, co dla mnie ma duże znaczenie, ale jednak nie, ponieważ mamy taki war support, że nic to nam nie potrzebne jest. Więc myślę, że to zrobimy. Mamy darmowe fabryki, mamy w ogóle zero szkół. No trochę tutaj budowałem rzeczy, więc... więc chyba musimy poczekać, jak się to nam ustawi. I no diversions. No, możemy tak sobie na razie ustawić. I podoba mi się, że... A, jednak jest kolorystycznie. Ale nie podoba mi się trochę... Jednak to... Jakoś dziwnie się czuję bez większości kolorów. Okej, okay, reinforcements. Tak. I możemy sobie więcej tej dywizji dać. Dobra, tyle może być okej. Okay. Na razie się rozstawiliśmy. A nie, jeszcze nie włączyliśmy czas. Dlaczego nie produkujemy? Nie produkujemy w ogóle niczego. Musimy chyba sobie na razie tutaj rozstawić. Musimy mieć więcej na
No to okej, okay, rozpoczęła się wojna. I nie podoba mi się, że rozpoczęliśmy jeszcze wojnę z tymi. Bo ja kompletnie nie wiem, jak tutaj sobie poradzić z tym frontem na tym kierunku. Okej, okay, możemy już zacząć coś produkować. Myślę, że jedyne, co będziemy produkować, to karabiny. Bo nic więcej nie będziemy mogli. I mamy jakieś decyzje. Okej, okay. Feed the people. Show faction specific. Show generic. Okay. Jeżeli będzie taki tutaj pomiędzy tym, to na razie będzie ok. Nie mamy aż tak dużo siły politycznej, więc... Co tutaj jest? Sobie na razie to włączmy. I odpalmy te dywizje. Musimy jak najszybciej sobie przejąć te terytoria. Ponieważ... Później będziemy musieli przełączyć się na ten front. Okej, okay, tutaj... Dobra, przeszło wszystko. Więc... Na razie sobie tutaj włączmy jak najwięcej. Tutaj tego nie będziemy robić. Nadal możemy robić o te rzeczy. Musimy chyba sobie nieco teraz nakarmić populistów, czy... Nie, myślę, że nadal będziemy partyzantów wspomagać. Dobra. Widzę, że dosłownie upadła przez to, że my ją ciągle z nią walczyliśmy, to ona jest na tyle słaba, że nic tutaj nie zrobi. Okej, okay, więcej tutaj rzeczy. Mamy tyle manpowera, że nie musimy aż tak bardzo się martwić. Okej, okay, pytanie, bo musimy military bases postawić. Tak. Widzę, że od Polski przejęliśmy część miast. Zobaczymy, jak to w przyszłości będzie. Ale co tutaj jest? Mamy jedną dosłownie fabrykę. Tak, jedną fabrykę mamy. Dobra, no jak na razie ci jeszcze się nie zorientowali, że my nic na tym froncie nie mamy. Co z jednej strony jest dobre, z drugiej strony nie. Więc szybko sobie pozmieniamy tutaj rzeczy. Wy się tutaj maksymalny atak. Wy dosłownie musicie teraz rozstawić się. Okej, okay, wojna w Macedonii. Jeszcze jeżeli to jest wojna domowa, to byłoby śmieszne. Nie, nie jest to wojna. Chociaż pamiętam takiego moda, który miał wojnę domową w Macedonii. Było to dosyć śmieszne, że trzystronna wojna domowa na małej powierzchni. Okej, okay, dalej musimy zmniejszać kolaborantów. Tutaj kolaboranci to sami się zmniejszają, ale my musimy jeszcze ich jeszcze bardziej dociskać. Tutaj w ogóle nic nie widzę. Dobra, czy jest jakiś taki totalny minus, taki... Czy taki BOOM, nic nie ma. To jest taki BOOM, nic nie ma. Jeszcze ukradniemy karabiny. Dobra, szybko zajmijcie to miasto i za chwilę połączymy fronty. Okej. Okay. Tutaj powoli już wysyłamy dywizję. O, już przejęliśmy ten region, bo chyba coś się ścięło. A nie, jeszcze mają to... Podoba mi się, że taki jedna prowincja została ich. Okej, okay, więc tak, możemy już całą armię tutaj wysłać. I wydaje mi się, że ta wojna jest taka typowa easy, że nie wygląda, żebyśmy mieli problemy. Dobra, tutaj nieco sobie zwiększmy. To też trochę zwiększy kolaborację, ale my chcemy na razie sobie zwiększać te rzeczy. Możemy też na górze jakieś eventy porobić. Zobaczmy, co tutaj jest specyficzne. Search collaborators files. Nie wiem dokładnie, co aż tak bardzo nam da. Co to jest? Divert grain to feed the soldier. Pytanie jest takie, co to znaczy? Grain status plentiful. No na razie mamy sporo tego.
Może nie, nawet to nie będzie aż tak bardzo nam potrzebne. Na razie nakarmimy sobie żołnierzy. I gdy już tutaj będą wszystkie dywizje, które się powoli tak dosyć posuwają, to my zapewne włączymy atak. O, właśnie usunęliśmy. Upa. Tak. Upa właśnie zakończyło życie. Dobra, więc szybko tutaj kontynuując. Komuniści sobie dobrze radzą. A my też dobrze sobie radzimy. Okej, okay, co tutaj jest? Additives. Nie wiem, co to po angielsku znaczy. A, że tutaj jakiś kolaboranci. Okej. Okay. Dobra. Nie będzie żadnych kolaborantów. Boom. I tak musimy walczyć z kolaborantami, więc to nie jest coś takiego, że nie jest to dla nas źle. No jak sami widzicie, mamy 75% kolaborancji. Możemy coś tutaj zrobić. Mamy kilka dywizji. Mamy jedną dywizję. Nawet nie kilka, jedną dywizję. Coś tutaj się robi takiego ciekawego. Mamy dywizję specjalną, to chyba na razie tego nie korzystamy. To wykorzystajmy. Nie produkujemy jeszcze niektórych rodzajów sprzętu, bo nie mamy fabryk. Dosłownie. Więc na razie sobie tak stoimy. Tutaj w miarę nam udaje się jakoś iść do przodu, ale chętnie byśmy jednak sobie jakoś ulepszyli naszą naszą armię. Okej, okay, tutaj mamy kolejną dywizję. Akurat populistów możemy sobie dać, bo populistów totalnie zniszczyliśmy, więc nie jest tak, że mam jakiś problem z populistami. Okej. Okay. A! Teraz zauważyłem, że część naszej armii nawet nie była przypisana do wojska. Okej, okay, to mogło być trudne, kiedy tak naprawdę połowa armii nic nie robi. Okej, okay. Czy coś tutaj możemy zrobić? Byśmy sobie chcieli kolaborantów zmniejszyć dalej. Gdzie co sobie na razie włączę i znajdę sobie wszystkie cele. Nie wiem dlaczego scroll na tym jest taki wolny. Dlaczego jest taki wolny? Czyżby coś zmienili z tym scrollem? Okej, okay, chcemy na pewno to zrobić. To chcemy sobie zmniejszyć. To by się przydało. Dobrze, że kolaboranci są na szaro, bo na pewno będę widział ich od razu. Dlaczego oni to zrobili na szaro? Przecież ledwo co ich widać. Okej. Okay. To powinno być już w miarę okej. Okay. Nasze dywizje też są jakieś takie mega wolne. Mamy... O, macie raz, ta stabilność jest taka słaba. Co tutaj mamy? Tutaj potrzebujemy coś ze stabilnością. Tutaj mamy... Jeszcze do populistów jest ok, to może pójść. Dobra, więc realnie rzecz biorąc mówię, jesteśmy na takiej dobrej pozycji, że nie jest możliwe, żeby coś nas pokonało. Green priority, reduction, ja po prostu... O, czyli mamy problemy z jedzeniem. Tak. Dobra, chyba czas zacząć kraść zboże. Nie wiem, dlaczego to jest złe, a to nie jest złe. What the heck? Dobra, czas kraść zboże. Chyba, że to nie było kradnięcie zboża, tylko... Chyba to nie było kradnięcie zboża, dlatego to nie było aż tak złe. Dobra, na razie sobie wszystko, co możemy, zrobimy, żeby
jednak nam to zboże zostało, a jak mówię, nasze wojska się tak posuwają do przodu, że nie widać, żeby to było problemu. O, nie ma ikonki. Nice. Co tutaj jest? Zróbmy. Co możemy zrobić? O, a ikonka jest, tak. Pojawia się i znika. Dobra, dosłownie wygrywamy tą wojnę. No, mamy problem z tym, ale... tak, trochę... trochę zboża nam brakuje. Trochę. Okej, okay, może coś sobie weźmiemy. Na przykład ukraniemy im karabiny, póki jeszcze istnieją. No, jeżeli mają problem z socjalistami, to możliwe, że my też będziemy mieć krótki problem z nimi, ale... ale nie powinno być aż tak bardzo... Dobra, tutaj przyjmijcie te terytoria. Tak, uwielbiam Ukrainę. Na Ukrainie często się pojawia coś takiego, że można oprężyć dywizję w prosty sposób. Okej, tutaj sobie jeszcze powiększymy. To jest kolejne rzeczy do powiększania sobie idei, żeby sobie jeszcze mieć potężniejszą armię. Dobra, tutaj możemy... This will increase grain stockpile by 20. Nie. This will increase stockpile by... Dobra. No, trochę, że tak powiem, zabierze to, ale potrzebujemy... potrzebujemy jednak trochę zboża, bo zboża w ogóle już nam się kończy. Przemierz zawsze poprosić o pomoc Polaków, którym ukradliśmy terytoria. Mamy jakiś free? Jakby jeszcze to nam się pokazywało, to byłoby fajne, ale... mamy free? Wow, mamy. Dobra. Tak zróbmy. Możemy sobie jakieś, nie wiem, farmy wyprodukować? Co byłoby mądre? Z mojej strony, jakbyśmy farmy wyprodukowali? Nie, nie widzę farm. Okej. Mamy wreszcie Officer Corps. Co będzie ciekawe. Tutaj widzę, że znakomita polityka dla dywersantów, czyli kulka w łeb. No i pokonaliśmy tamtych. I teraz mamy tylko tych. I nie sądzę, żeby było tak trudne, ale musimy najpierw dojść do granicy. Okej. Okay. Nas zaatakowali. Podoba mi się, kiedy dźwięk ataku na nas jest inny niż ataku na innych państw. Okej. Okay. Food consumption. No, zostało nam bardzo mało zboża. Zostało nam zboża dosłownie na kilka tygodni walk. Co mi się nie podoba. Ale oni są na tyle słabi, że powinno nam się udać. Dobra, kontynuujmy w takim razie drzewko. I dosłownie pokonaliśmy ich. Tak, Republika Ukrainy powstała. I oznacza to, czy nadal mamy problemy z zbożem? Chyba nie. Jej, zboże skończyło się, jej! Okay, we rise across the Dnieper and into history. Activate mission. Gdzie to jest ten? To jest to? Gotland, tak. No w sumie możemy tutaj postawić. Dobra. Na szczęście już w sekundę wszyscy już nie potrzebują zboża, więc to mi się podoba. Tak, uwielbiam, kiedy dosłownie Sewastopol jest takim małym punktem, którego trudno ustawić. Okej. Okay. Czy teraz mogę nadal to robić? Tak, mogę nadal to robić. Nie wiem dokładnie, skąd biorę karabinę, ale biorę. Tak. Skądś mam. A, dobra, zastanawiam się, dlaczego jest na czerwono. A to wybór mój. Dobra, więc to chyba koniec jest realnie drzewka. Wow, szybka była ta seria. A ja chciałem nagrać jakieś kilkanaście odcinków, żeby już nie móc nagrywać. Ale dobrze, ale z drugiej strony dobrze, bo akurat ma wyjść niedługo aktualizacja do Ovo Blues, więc byśmy od razu mieli. Dobra, więc gościu
Gościu normalnie wygląda, już nie wygląda jakby ten z berecikiem. Okej. Okay. Polityka salonowa. Uwielbiamy, możemy sobie tutaj więcej tego porobić. By się przydało zacząć produkować te przedmioty naszych wojsk. Army. A, przycisk ten sam jest. Więc tak, anti-tank, artillery. Na razie tylko to będziemy produkować, bo reszta to raczej się nam nie uda. Anti-tank i artillery, basic artillery. Okay. Na razie o tak będziemy produkować. I coś nam zlogowało. Niestety ten mod nie będzie logował, więc to nic ciekawego. Mamy reintegrate Crimea, czyli integracja Krymu. Ale możemy dosłownie cisnąć tak. Nikt nie jest waszym sojusznikiem, więc boom. At the table. Dobra, czyli to są jakieś teraz takie typowe, lorowe, już poważniejsze rzeczy. Czyli tutaj chyba jest nieco, jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe, że z Niemcami. No, Polska straciła, nie powiem, tej terytoria. Ich strata. A my możemy jeszcze zacząć budować statki, więc możemy zacząć budować konwoje, bo tylko tyle na razie możemy zrobić. Okej, okay, wchodzicie już na Krym, czy... No, już wchodzicie. Long Shadows. Okej, okay, tutaj, że tam teraz nieco w stolicy sobie siedzą i wykorzystują alkohole, które są w stolicy, a my możemy wjechać ciężarówką i chciałem powiedzieć, zakończyć tą wojnę, ale trochę musiałem poczekać. Dobra, i tak musimy trochę tutaj poczekać z tym. Dobra, tutaj są jakieś eventy, ale w sumie nic, nie mamy nic innego do wyboru. Jeżeli to jest koniec rzepka, to będzie nawet ciekawie dla nas, bo już nie będę musiał aż tak bardzo patrzeć na to, ale jak mówiłem, tutaj jeżeli chodzi o ten content, to dodali, napisane, że było tylko dla frakcji, nie wiem jak długo. Możemy zintegrować Krym. Dobra, więc tutaj możemy coś robić, nie, musimy poczekać. Okej, okay, zły ruch. Okej, okay, tutaj, że na razie jest chaos w stolicy. Więc to tutaj jest. Alexander will lead and create a new option in the focus to activate the election concludes Spiffy territory. The glory of Ukraine, even golden democracy and socialism, collaboration, unity in the struggle of freedom and security. Okej, okay, czyli tutaj w sumie mamy dalszą część, czyli to nie jest koniec. Myślę, że zapiszę sobie i zakończę na tym odcinek. Ja i tak będę nagrywać teraz w sesji, więc nie ma znaczenia, co napiszecie w komentarzach. No niestety. Ale już na tym będę kończył. Myślę, że to pójdę, bo to się wydaje najbardziej rozsądne. Żeby pójść to, bo to jak pójdziemy, to zgaduję, że nie musi być aż tak ciekawie. Dobra, więc był z wami Trachol w Hearthstone 4 na notyfikacji The New Order jako Ukraina. No to cześć.